Chciałbym dzisiaj podjąć temat, który niektórzy z Państwa, słuchaczy, widzów tych moich teologicznych rozważań zgłosili. I chciałbym po prostu przedstawić moje stanowisko. Podkreślam, jest to moje stanowisko. Jest to stanowisko podzielane przez wielu teologów, historyków o takiej orientacji otwartej i liberalnej. Natomiast spotyka się jednocześnie z zdecydowaną krytyką osób konserwatywnych. Temat brzmi za i przeciw kapłaństwu kobiet w chrześcijaństwie. No, problem polega na tym, że ja osobiście nie znajduję żadnych argumentów przeciw, natomiast mam bardzo dużo argumentów za. Niemniej jednak, żeby być sprawiedliwym, wcale nie uważam, że ci, którzy są zdecydowanie przeciw, nie mają swoich racji. Problem w tym, że ja tych racji zupełnie nie podzielam. Jedną z najważniejszych wysuwanych, zwłaszcza przez Kościół katolicki, ale bynajmniej nie cały, bo w tej chwili również w tym kościele odbywa się bardzo intensywna debata na temat właśnie możliwości dopuszczenia kobiet do kapłaństwa. Niemniej jednak ci zdecydowani przeciwnicy powiadają, że tradycja podpowiada, że kobiety nie powinny być kapłankami, dodając do tego, że sam Jezus nie wybrał kobiet na apostołów, tylko mężczyzn. Muszę powiedzieć, że ten argument opiera się na bardzo selektywnym podejściu do tradycji, w tym również do nauki Jezusa. Warto sobie uświadomić, że Jezus i jego apostołowie nie byli kapłanami. Wręcz przeciwnie, na kartach Ewangelii mamy bardzo dużo opisów, spotkań, rozmów Jezusa z kapłanami, do których odnosił się krytycznie, z rezerwą, a czasem wręcz kwestionował ich wyjątkową pozycję w religii żydowskiej i opowiadał się za zupełnie inną formą religii, opartą właśnie na rozmowie, na dyskusji, na zauważaniu problemów i potrzeb ludzi skrzywdzonych, zmarginalizowanych, a zwłaszcza dzieci. Tak więc mówienie, że Jezus był za kapłaństwem mężczyzn, po prostu nie wytrzymuje konfrontacji z faktami historycznymi. Poza tym niektóre radykalne wyznania chrześcijańskie wręcz odrzucają status kapłana jako kogoś wyjątkowego, powiadając, że właśnie Jezus to kapłaństwo absolutnie usunął i właściwie każdy jest równy w oczach Boga. Do tego warto jeszcze dodać, że najgłębsze rozmowy teologiczne Jezus, przynajmniej te zanotowane na kartach Ewangelii, Jezus prowadził z kobietami. Jedną z najbardziej znanych to jest takie spotkanie Jezusa przy studni z kobietą samarytańską. Uczniowie poszli do miasta, mieli kupić chleb, zaopatrzyć po prostu grupę w jakieś potrzebne artykuły. Natomiast Jezus zatrzymał się właśnie przy studni, do której zbliżyła się kobieta samarytańska, a więc przedstawicielka tej grupy społeczności żydowskiej, która była uważana za heretycką po prostu, czy nie w pełni postępującą zgodnie z przepisami prawa. I ta kobieta właśnie wdaje się w rozmowę z Jezusem, który był rabinem, i to już
ten sam fakt budzi ogromne zdumienie, że kobieta ośmieliła się właśnie zagadnąć Jezusa, który podejmuje tę rozmowę i tłumaczy jej, na czym prawdziwa religia polega, że jest to czczenie Boga w prawdzie, że świątynie nie są potrzebne, nie jest ważne, czy to jest Jerozolima, czy to jest właśnie jakaś świątynia samarytańska, bo prawdziwi czciciele Boga będą go czcili w prawdzie. To jest jeden przypadek. Drugi, równie bulwersujący, bo przeważnie rzeczy, które dziwiły uczniów, zostały zanotowane, to jest przypadek jawnogrzesznicy, którą tacy gorliwi przestrzegający prawa chcieli ukamienować, no bo tak Mojżesz zaleca w prawie. I Jezus, zapytany, co on na to, nic nie odpowiada, tylko zaczyna pisać. Nie wiemy, co pisał, ale prawdopodobnie grzechy tych oskarżycieli, którzy jeden po drugim opuścili to zbiegowisko. I Jezus zostaje sam z kobietą i do niej właśnie kieruje te słowa, które są wyjątkowo istotne w naszym kontekście. Mianowicie pyta jej, kobieto, czy cię ktoś potępił? Ona mówi, nikt, panie, i ja cię nie potępiam. Więc mamy tutaj przykład takiego sytuacyjnego rozumienia doktryny, którą Jezus starał się przekazać swoim uczniom i właśnie kobietom. I jeszcze ostatni argument za, jeśli nie równością, to nawet wyższością kobiet w życiu Jezusa, to jest fakt, że przy opisie zmartwychwstania i męki właśnie kobiety zajmują wyjątkowe miejsce. One były do końca pod krzyżem, one były pierwszymi, które usłyszały o zmartwychwstaniu Jezusa. Maria Magdalena była też tą, której się ukazał jako pierwszej, więc podsumowując, można powiedzieć, że w samym Nowym Testamencie i w całej tradycji chrześcijańskiej nie znajdujemy żadnego argumentu, który mógłby wykluczać kobiety z kapłaństwa, jeśli się upieramy, że kapłaństwo jest potrzebne. Także mam nadzieję, że na przykład w Kościele katolickim odbywająca się obecnie ogromna dyskusja w ramach tej drogi synodalnej, o której już mówiliśmy, którą otworzył papież Franciszek, że wreszcie ta mizoginiczna doktryna wykluczająca kobiety od kapłaństwa zostanie zarzucona i kobiety staną się pełnoprawnymi członkiniami Kościoła katolickiego. I mają mocne argumenty, mogą odwoływać się, zwolennicy takiego rozwiązania mogą odwoływać się do samego Jezusa, do Jego słów, do Jego czynów, do Jego sposobu odnoszenia się do kobiet. I na pewno, tak jak widzimy to w innych kościołach protestanckich, kobiety są pastorkami, biskupkami i te kościoły nie tylko nic na tym nie tracą, ale bardzo dużo zyskują.